Wszystko, wszystkim z tej strony Feder Fanatics. Właśnie jestem na zawodach Matrixa na kanale Żerońskim, przyjechałem z Wrocławia. Zobaczcie, ile ludzi. Tam siemanko, cześć. Witam. Chciałbym się wpisać. Mogę cię nagrać, Marcin? Śmiało. Dzięki. Kogo wpisujemy? Bartosz Misiuk. Jest Bartosz Misiuk. Dobra. Dzięki. Ile to wpisałem w końcu? Proszę. W końcu 150. Ja. Nie dało się nic taniej? Nie. Dobra. Świrowałem. Proszę. 150 zł. No tak to wygląda, zobaczcie, ile ludzi. Tam chłopaki z Wrocławia w oddali. Tak wygląda ten cały kanał. Numerki. I czekamy na losowanie. Zgadałem się z chłopakami z Lubina. Fajnie, że się skumaliśmy. Elegancko jest ekipa. Jest z nami Jacek, Zbyszek i Arek. Także lecimy z tymi zawodami. Jest Bartek Kamiński, jest Jakub Mierczas, jest Bartosz Misiu. Jestem. Maciej Mazurek. Z tymi zapisami, kto przyjechał, bardzo się cieszę, że parę osób nie przyjechało. Ja sobie też zapamiętam, mam nadzieję, że dobre były powody. Witam wszystkich na zawodach Matrixa. Zawodach, które w zeszłym roku nie było, no wiadomo z jakiego powodu. W ogóle się cieszę, że jesteśmy bez masek, normalnych chyba już, powiedzmy, czasach, tak? Mamy 6 sektorów, 65 osób dzielimy na 6 sektorów. Nagradzane będą pieniężnie, czyli będą nagrody plus koperty dla jedynki, dwójki sektorowej, czyli mamy dla 12 osób, są przygotowane nagrody. Plus robię taką innowację, czyli robimy jeszcze podsektory. To znaczy, to będzie zwrot wpisowego dla dwóch osób z podsektora. Jeżeli jedynka i dwójka idzie do tej puli 12 osób nagrodzonych, to kolejny wynik to jest ta koperta ze zwrotem wpisowego z podsektora, czyli z pierwszego i drugiego podsektora. Jeżeli będzie nierówno podsektorze, czyli na przykład 11 osób, czyli mamy 6 i 5, tak? Nie wiem, czy z czymś takim mieliście kiedyś styczność. Mam nadzieję, że... Ja ogólnie tego nie zrozumiałem. Że nie? Właśnie, że rozumiecie. Jak nie rozumiecie... To nie rozumiem. Dwie osoby... Znaczki będą? Będą. Dwie osoby idą do głównej puli, jedynka, dwójka i będą tak zwani zwycięzcy sekcyjni, tak? To później ja ich będę wyczytywał, tak więc na pewno warto walczyć tutaj o dobry wynik. Temat mączek rybnych, bo sobie tutaj zaznaczyłem, to ostatnio wypłynęło, raptem tydzień temu. Jeżeli powiem wam tak, jeżeli komunikat cały bym robił w styczniu, zezwoliłbym na mączki. Myślę, że to są ostatnie zawody, dzisiaj, jutro, na których jeszcze, powiedzmy, ten zakaz mączek jest, obowiązuje. Natomiast kolejne zawody, jakie będę robił, to już mogę zaprosić 11 czerwca do Częstochowy. Tam już będzie dozwolona i myślę, że na kolejnych zawodach, jakie będę organizował, po prostu będzie to dozwolone, tak? Nie pelet, ale zanęty z dodatkiem mączki rybnej. Tu mam jeszcze w czasie ważenia prośba jest, żebyście mieli kosz od podbieraka, tak? Czyli w wiaderku zważymy, wrzucimy do kosza i wy sobie będziecie wypuszczać, to po prostu nam przyspieszy nam ważenie. Łowimy zgodnie z rapem, czyli u nas okoń na zawodach ma 15 cm, wzdręga 15, jaś 25, lin 25, karp, tutaj nie ma wymiaru. A karp, że 15 to jest wymiar ochronny. To jest wymiar ochronny, tak jest. Łowimy ukleje, łowimy wszystko zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb, tylko zaznaczam, że w Mazowieckim okoń ma 15, bo wszędzie gdzie jeżdżę, jest zawsze inaczej. Łowienie byśmy zaczęli od 10, czyli nęcenie 9:50, o 15 kończymy. Tak? I tu jest później ważenie na 3 osoby, tak więc myślę, że w miarę sprawnie to pójdzie. Dobrze, jakieś pytania mamy? Pytania. Nie ma pytań, to losujemy. Od kogo losujemy? Dobra, to losujemy od numeru.
40, czyli pierwszy Marko. Brawo! Zapraszamy do losowania. Zamieszaj. Marko losuje, szykuje się Sławomir Wołosi. Idę losować. 65. 65. Jak nastroje, panowie? Bojowe. Bojowo? Jedziesz do odcinki dzisiaj, Jacek? Tak. A ty, Zbyku? Też. No i Jarek to samo musi powiedzieć. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Reprezentacja Lubina w komplecie, elegancko, panowie. Będziemy dzisiaj walczyć na takich prestiżowych zawodach. Już nie mogę doczekać. Najgorsze jest to, że zrozumiałem zamykające stanowisko. Znowu presja i znowu to moje pieskie szczęście może się odbić szerokim echem i wstydem wielkim. Także... A może będzie bardzo fajnie. O, Arek już podkręca. Ty, rzeczywiście, kurde, ale gdzie oni są? Dzisiaj niestety nie zdążyłem zrobić zanęty, dlatego będę ją robił teraz. Pokażę wam. Jedyne co zrobiłem, to zamalasowałem ją wcześniej. Zdążyłem też przestrzeć ziemię bełchatowską. Wykorzystam wszystkie składniki, które dostałem wczoraj od Krzyśka z Marlina. Zobaczymy. Tą ziemię sobie przesypiemy do mniejszego. Potem ją dowilżymy i jeszcze raz przetrzemy. To jest ta Feather Competition Seri Gold moich Marlino. Do tego zrobię tą ziemię bełchatowską. Podzielę na dwie części. Jedną zrobię taką pracującą na bliską linię, a drugą zrobię taką zgaszoną pod leszcza na linię dalszą. Mam tu taką specjalną wodę, którą sobie kiedyś zamroziłem. Woda z konopi gotowanej. Jeszcze się nie rozmroziła, ale chociaż trochę jej dodam. Widzę, że dużo wody nie trzeba było. Jeszcze troszeczkę. Okej. Wstępnie jest moim zdaniem dobra. Dowilżona elegancko. Glinę, jak wiecie, doskonale najlepiej rozrobić spryskiwaczem ciśnieniowym. Może w międzyczasie ja sobie ochotkę jeszcze, słuchajcie, przeciągnę jeszcze raz. Dużo jej nie mam, ale zawsze coś. Więc z racji tego, że to jest kanał, zrobimy lekkie gliny. Tej lekkie gliny. Fajne jest to w tych opakowaniach, że można przez całą długość sobie tak otworzyć. Folia jest sztywna i szybko można wysypać, nie trzeba się męczyć. Także elegancko, elegancko, elegancko. A widzę, że ona fajna taka jest już, że tak powiem. Nie wiem, ale na razie nie będę jej tłumaczał, bo zobaczcie, się fajnie lepi. Waldek mi doradził, żeby dodać trochę tego boostera, więc dodam. Jest to booster karpio ochotkowy. Nie wiem, ile tego dać. Dam tak na oko. O, cyk. Zobaczymy. Najpierw przez średnie, jeśli to widzicie, to jest takie 3 mm. Na razie to grube frakcje, te grube grudy, żeby zniwelować. Kurde, ciepło mi już. Ściągnę sobie tą górę zaraz. No dobra, ty, bo ja tutaj rozrabiam zanętę. Jakby co, to później zadzwonię po zawodach, ok? No, siemanko. Teraz lecę przez drobności, to jest chyba dwójka. Słuchaj, ty tu łowisz często, panie kolego? Jak? Łowisz tu często? A
A powiedz mi, a tu jest na przykład taka akcja jak u nas we Wrocławiu, że puszczą śluzę i idzie woda? Okej. Okay. Czyli najgorsze ma... No. Tu kolega powiedział, że nie ma takiej akcji jak na żeglugowym, że puszczają wodę, także najgorsze mamy za sobą. Nie będzie na pewno skoków uciągu i poziomu wody. To jest dużo, naprawdę. Bo wtedy ustają zazwyczaj brania i trzeba się zacząć pocić, żeby coś złowić. Zobaczcie, przeciągnąłem przez średnie sito, teraz przeciągam przez małe i zobaczcie, jak szybko się situje. Wiecie, 2 sitowania, 3 sitowania, niektórzy jeszcze przez taką jedyneczkę lecą. Ja akurat bez przesady, to tylko feder, tak? To nie spławik. O, pozbyłem się tych grudek małych. Coś takiego zostaje z tej gliny. Widzicie? Tutaj widać takie grudki małe, także spoko. Okej. To tą glinę już byśmy też mieli wstępnie gotową. Przetrzemy teraz zanętę. Zanęta taka się zrobiła ciemniejsza. Wcześniej widzieliście, że była jaśniejsza. Potem tą zanętę podzielę na pół, tą taką pulchną zostawię na krótszą linię, a tą drugą połówkę jeszcze mocniej zgaszę pod leszcza. Pani sobie biega tutaj, widać rekreacja w Warszawie na wysokim poziomie, nie to co u nas. Chociaż u nas też się dziewczyny ruszają. Ale tutaj jak jechałem przed Warszawę, to mnóstwo osób, jogging, ruch, rowerek, także ja ogólnie polecam. Takie aktywności fizyczne zawsze dodaje nam krzepy witalności. Okay. Wstępnie maszynki mam przygotowane. Niech się tutaj dojrzewają, jak to się mówi. A ja idę rozkładać stanowisko. Rozładowała się w międzyczasie bateria, więc nie dałem rady nagrać nęcenia. No i jedziemy, tutaj się walczymy. Zobaczymy, co z tego będzie dzisiaj. Zobaczcie na to. Zobaczcie. Złapałem o konia. Niestety jest niewymiarowy. W ogóle walczymy tutaj 2 godziny 15 minut. To jest pierwsza ryba, którą złowiłem. Jest strasznie ciężki kanał. Tu chłopaki po prawej łowią ryby. Dość spore. Ładnego leszcza widziałem, taką kilówkę. No, są wytrenowani. Wysoka tutaj liga jest. Ale już przynajmniej kontakt z rybą jest. Jak to się mówi, ręka rybą śmierdzi. Nie, ale powiem wam, nie, hardcore, terror, trudno jest, bardzo ciężki kanał. Spróbuję teraz na bliższej linii, bo łowiłem na dalekiej, ale tam się kompletnie nic nie dzieje. Tu chłopaki łowią właśnie dalej, ale no mają jakiś patent wyraźnie, bo oni łowią, a może ja po prostu mam słabą zanętę, źle coś dobrałem, może za grubo pojechałem trochę. O.
Zera nie będzie, drugi już dzisiaj. Jazgasz. Bagatela. Ten to już w ogóle mikro. Mikro. Zobaczcie. Wielkości mojego kciuka. Ale jaja. Teraz mi się udał rzut. Nie ma balona. Zobaczcie, jak napinam żuk. Zaraz wam przyniosę kamerę na tamtą stronę. Zobaczcie. Żeby było równo w linii. I żeby było widać każde muśnięcie. Nie wiem, czy to widać dobrze. Ciężki temat tutaj, łowisko. Dostaję niezłe baty tu od kolegów z prawej. Już nawet jazgarze nie chcę brać. Wykrakałem. O, koń. Za chwilę koniec zawodu. Zrobiłem dzisiaj dwa jazgarze, które są do wagi i dwa niewymiarowe konie. Wiem, że moje występy zawodnicze nie zachwycają, nie wiem, pokazuję te relacje. I cóż, pierwszy raz tutaj wędkowałem, czasem tak bywa. Ale nie żałuję, fajnie było, elegancko. Dużo ludzi. Dziś się startowało. Ciekawy jestem, jak ten występ Tomka Wodowiaka i Mateusza. Koniec! No i koniec. Tu nie ma co ważyć praktycznie. No, coś tam jest. Dwa jazgarze są, masakra w ogóle. Ale ciężki ten kanał na maksa. Pierwszy kanał? Raz bez treningu, bez niczego. Dawaj, mega. Dobra, mega. Już. Jest mega techniczny. No. Jak ktoś cię za pierwszy raz, to faktycznie trochę czasu potrzeba, nie? Żeby zobaczyć, co jest. No, jest na pewno inne łowienie jak na no, gdzie indziej, jak na obrze. No, bez kitu. Trudne, bardzo trudne. Guba, nie ryb mały. Pisz 5 gram. Nie pokazało w ogóle, słuchajcie, nie pokazało ani grama. Także nic nie ważyły. 0,05? 0,05. Dobra, żeby do wody. Trzymaj. Nie no, to jest chwast. Który wiesz? Jak chcesz, to jest dobra. Twoje sumienie. Nie pływa dalej. Ale przynajmniej nie było zara. Kurde wola. Masakra. Co za kanał. Gorszy od Zawalnej. Chociaż Zawalna. Czasem w ogóle nic nie daje.
Nie wiem, co też. Dobra, czekamy na dekorację.